Cześć, nazywam się Maciej Kopański. Zapraszam na BMW Driving Experience 1x1. Dzisiaj porozmawiamy o hamulcach. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dobrymi hamulcami. Duża tarcza, duży zacisk hamulcowy. Jednym słowem, bardzo wydajny ceramiczny układ hamulcowy naszego BMW M8 Competition. Samochód przygotowany do jazdy w ekstremalnych warunkach, sprawdzający się zarówno na normalnych drogach, jak i na torze. Jeżdżąc po drogach publicznych, na pewno niejednemu z nas zdarzyła się sytuacja, kiedy musieliśmy mocno użyć hamulca. I właśnie hamowanie awaryjne będzie tematem naszego dzisiejszego treningu. Hamowanie awaryjne to moment, w którym zależy nam na jak najszybszym zatrzymaniu. Nie mam gdzie omijać, nie mam gdzie uciekać, muszę zatrzymać samochód. I tutaj każdy centymetr się liczy. Każdy współczesny samochód wyposażony jest w system niepozwalający na zblokowanie kół, ABS, oraz system wspomagający hamowanie awaryjne. Co musimy zrobić, żeby zatrzymać auto na jak najkrótszym dystansie? Musisz zrobić dwie rzeczy. Bardzo szybko zareagować. Przełożenie nogi na pedał hamulca musi być natychmiastowe, z całą siłą, jaką mamy w nodze. Jeżeli ruch nogą będzie zbyt wolny i to naciskanie pedału hamulca będzie zbyt wolne, nasz samochód nie będzie hamował na 100% w pierwszych metrach hamowania. Podczas hamowania awaryjnego na pewno poczujecie, że pedał hamulca zaczyna nam delikatnie drżeć, odbijać. To jest dla mnie sygnał: hamuj jeszcze mocniej i jeszcze głębiej wciśnij pedał hamulca w podłogę, tyle ile siły w nodze. Oczywiście prędkość również ma znaczenie. Dlatego sprawdzimy w tej chwili, jakie są różnice w drodze hamowania względem różnych prędkości. Pierwszą prędkością, którą sprawdzimy, jest 20 km na godzinę. 20 km na godzinę, dlatego że w coraz większej ilości miast mamy strefę zamieszkania. I tam właśnie taka prędkość obowiązuje. I teraz zobaczmy. Rozpędzamy się do 20 km na godzinę, hamujemy i auto stoi praktycznie od razu. Następnie rozpędzamy się do prędkości 50 km na godzinę. Jedziemy, rozpoczynamy hamowanie. Auto zatrzymało się w okolicach 8 metra. A teraz sprawdzimy, co się wydarzy, jak dołożymy do tego tylko 20 km na godzinę. Czyli rozpędzamy się do 70 km na godzinę. Jedziemy 70, rozpoczynamy hamowanie i co się okazało? Nasza droga hamowania jest prawie dwukrotnie wyższa od drogi hamowania z 50 km na godzinę. Aby być w stanie bardzo mocno zahamować, pamiętajmy o pozycji za kierownicą, o której mówiliśmy w poprzednim spotkaniu. Muszę mieć prawidłowo ustawiony fotel, żeby mieć punkt zaparcia, żeby mieć przede wszystkim bardzo dużo siły w nodze. Jeżeli chcesz być jeszcze lepszym kierowcą i doskonalić swoje umiejętności, zajrzyj na naszą stronę. Tam zapoznasz się z pełnym programem szkoleń i treningów.